A normalnego kierowcy kompletnie nienormalna, zabójcza prędkość. Co innego, jeżeli kierowca jest, powiedzmy, niecałkiem normalny. Choć trudno to sobie wyobrazić, właśnie z taką prędkością jeżdżą motocykliści, których nasz reporter obserwował w okolicach Bydgoszczy. Policjanci też na motocyklach próbują ich łapać, ale nie jest to proste. Ulice Bydgoszczy. Policjanci co kilka dni odbierają alarmujące sygnały o szalejących w mieście i okolicach motocyklistach. Na szosy wyjeżdżają więc funkcjonariusze nie radiowozami, lecz motocyklami. Samochodami nie mają szans złapać takich motocyklistów. Choć to niewiarygodne, ci ludzie jeżdżą po drogach publicznych z prędkościami, jakie osiąga się na torach wyścigowych. Ponad 300 km na godzinę, tyle jechał ten motocyklista. Okolice Koronowa pod Bydgoszczą to jedno z ulubionych miejsc kierowców superszybkich maszyn. Urządzają tu nieformalne wyścigi. Również dziś jeździ tu kilku miłośników igrania ze śmiercią. Są to na ogół szaleńcy. Policjanci są w drodze. Takie bardzo szybkie policyjne motocykle to jedyna broń przeciwko drogowym piratom na dwóch kołach. Dawcy, bo tak mówią sobie motocykliści jeżdżący z ogromnymi prędkościami, po prostu nie zatrzymują się na wezwania policjantów, a spisanie numerów rejestracyjnych jest niemożliwe. Motocykliści chowają tablice rejestracyjne jadąc na jednym kole. Jeżeli motocyklista wjedzie w jakąkolwiek przeszkodę, nie ma możliwości ratunku. Do wyścigu włączają się policjanci. Teraz to już pościg. 180, 220, 250 km na godzinę. Funkcjonariusze włączają sygnały. Motocykliści jadą całą szerokością drogi. Przyspieszają. W końcu piraci rezygnują. Kilkukrotne przekroczenie dozwolonej prędkości, jazda lewym pasem na jednym kole, to według nowego kodeksu drogowego tak zwany zbieg wykroczeń. Mandat 1000 zł. 130. 130? Tak. A kto jechał 200? Ja się nie przyznaję, ja jechałem 130. A pan? 130, ale nie patrzyłem na licznik. Motocyklista jadący 200 czy 300 km na godzinę w razie kolizji zabije nie tylko siebie. Jeśli zderzy się z samochodem osobowym, zginą wszyscy uczestnicy wypadku. Ułańska fantazja i granie ze śmiercią, czy może zwykła głupota? Bez względu na to, jak nazwać jazdę z prędkością 300 km na godzinę po drodze publicznej, to przede wszystkim śmiertelne niebezpieczeństwo. I właśnie dlatego policjanci mówią zdecydowane nie. Z garaży wyciągnęli swoje motocykle, popularnie zwane ścigaczami, i ścigają. Z Bydgoszczy, Przemysław Orcholski. Bez kinematografii, bez pracy, bez perspektywy.